Jestem na ulicy Dudy Gracza w Katowicach. Jadę do węzła drogowego drogą krajową numer 79 i będę tam chciał jechać w prawo. Będę chciał jechać w kierunku Tychów, tudzież Sosnowca. Jeszcze przede mną jedno skrzyżowanie. Tutaj już na drogowskazach widzę, że będę musiał jechać w prawo. Jako, że tutaj już mam drogowskazy, to tak naprawdę po zapaleniu się dla mnie sygnału zielonego, chciałbym możliwie jak najszybciej móc już zmienić pas ruchu, ustawić się na pasie prawym. Natomiast za chwilę Wam pokażę, że nie do końca jest tutaj taka możliwość, aby w taki sposób dość szybki na ten prawy pas się ustawić. Oczywiście możliwe jest wszystko, natomiast zwróćmy uwagę, jeżeli tego nie zrobiłem już tu, zaraz przy skrzyżowaniu, to za chwilę zanim mam linię ciągłą. Tutaj tak naprawdę według mnie przydałaby się, jeżeli już, to linia jednostronnie przekraczalna, tak abyśmy zamierzając jechać właśnie gdzieś tutaj w kierunku Tychów, Sosnowca czy również Mysłowic, mogli zaraz za skrzyżowaniem zmieniać pas ruchu na prawy. I dojechałem już do samego skrzyżowania z ciągiem ulic Chorzowska, Aleja Roździeńskiego i zwróćmy uwagę, tutaj mam strzałkę warunkową. Jak widać, oczywiście przypominam, muszę się zatrzymać przed sygnalizatorem i czekamy, aż będzie możliwość dalszej jazdy. Przed nami pojazd pojechał dokładnie w taki sam sposób. Dojechał do krawędzi, teraz przepuszczał pojazdy i ja robię dokładnie to samo. Przepuszczam te pojazdy. Kolejny czeka. Pojazdy przejechały, mam wolną drogę. Dopiero mogę wyjechać